4 maja wchodzi w życie nowe rozporządzenie. Znane szczegóły zmiany w tarczy antykryzysowej. Nowe zasady od 4 maja. Od 4 maja przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z opłacania składek także za marzec i kwiecień 2021 rok. Nadal będzie można uzyskać zwolnienia za grudzień 2020 rok, styczeń, a także za luty bieżący rok. Pojawi się możliwość otrzymania od 1 do maksymalnie 5 świadczeń postojowych. Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 rok. W sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. Wejdzie ono w życie 4 maja. Zgodnie z przepisami z pomocy będą mogli skorzystać m.in. przedsiębiorcy, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. To 46 branż, które już wcześniej otrzymały pomoc, oraz 17 kolejnych rodzajów działalności, w tym salony kosmetyczne, fryzjerskie, sklepy meblowe, budowlane i prowadzące handel detaliczny w galeriach handlowych, mówi prezes ZUS profesor Gertruda Uścińska. Zwolnienie ze składek za ostatni miesiąc lub dwa o wsparcie będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy działali przed listopadem 2020 rok i na 31 marca 2021 rok. Prowadzili przeważającą działalność oznaczoną jednym z kodów PKD, wskazanych w rozporządzeniu. Przedsiębiorcy uzyskają zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień lub sam kwiecień. Wnioski w tej sprawie będą mogli składać od 4 maja, przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Umorzenie składek i ponowne postojowe z ZUS przysługuje firmom, które zanotowały spadek przychodu o co najmniej 40%. Ten warunek weryfikuje się, porównując przychód w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających złożenie wniosku do przychodu z miesiąca poprzedniego albo z analogicznego miesiąca roku poprzedniego, albo z lutego 2020 rok, albo z września 2020 rok. Nowością jest tu więc możliwość porównania przychodu do sytuacji z lutego 2020 rok, czyli okresu sprzed pandemii. Żeby otrzymać zwolnienie ze składek także za marzec i kwiecień, przedsiębiorca musi złożyć w tej sprawie wniosek do ZUS do końca czerwca. Jeśli firma ma obowiązek samodzielnego sporządzania dokumentacji rozliczeniowej, to w tym terminie musi dostarczyć również dokumenty rozliczeniowe za marzec i kwiecień. Przedsiębiorcy, którzy zdążyli już opłacić składki za te miesiące, będą mogli uzyskać ich zwrot. Zmiany w świadczeniu postojowym. Rozporządzenie z 16 kwietnia wprowadza także zmiany w świadczeniu postojowym. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli otrzymać świadczenie postojowe od 1 maksymalnie do 5 razy, przy czym liczba możliwych do otrzymania świadczeń jest pomniejszana o już otrzymane na podstawie poprzednich rozporządzeń, to jest z 19 grudnia 2020 rok i 26 lutego 2021 rok. Wniosek o to świadczenie można złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od miesiąca, w którym zostanie zniesiony stan epidemii.